Hej wszystkim! Witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, u nas jest wcześnie rano, jest poranek, my zaraz wyruszamy do szkoły. Niestety za oknem jest szaro, buro i ponuro, a się nie chce wychodzić. Czy jesteś gotowa do zajęć? Czy wszystko masz już spakowane? No to się bardzo cieszę. Widzę, że energia Ciebie rozpiera. Ja nie wiem, skąd Ty masz tak wcześnie rano tyle siły. Ja to bym jeszcze poszła najchętniej spać. No i odzywamy się do Was dosłownie na chwilę, żeby życzyć Wam miłego dnia. Ty chyba będziesz miała fajny, bo dzisiaj masz tylko 4 godziny lekcyjne. W tym... Czemu nie? A co, chciałabyś być dłużej? No tak, 4,5 godziny. Czyli byś chciała być tak odrobinkę dłużej w szkole? Olwi bardzo się tam podoba, dlatego nie ma problemu. 5 godzin to... Za dużo już jest 5 godzin. Za dużo. A 4 mało? 4 mało. Oj, myszka, okej. Okay. Czy wziąłeś dzisiaj ze sobą jakiegoś pluszaka? Bo u Oliwii w szkole można zabierać ze sobą maskotki, oczywiście nie takie wielkie, ale jakiegoś małego przyjaciela. A pokaż, co masz dzisiaj ze sobą, bo jestem mega ciekawa. To ty wyjmij tam, poszukaj, ile ty masz tych bryloczków. Zdecydowanie za dużo i tu są same pusiny. Drodzy widzowie, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to koniecznie zostawiajcie nam dużo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału. I Oliwia dzisiaj zabiera ze sobą czekoladę, która się nazywa Celinka. Nie wiem, czy my ją pokazywałyśmy na kanale. Chyba nie. Ona jest nowa. No, nowa, to znaczy masz już ją, nie wiem, ze 3 dni, ale chyba widzowie jej jeszcze nie widzieli, a była odebrana przez, uzbierane przez nas punkty. I dalej będziemy zbierać teraz najprawdopodobniej na muffinkę albo na tego loda na patyku. Dobra, nie przedłużamy. Skoro wszystko masz, to zakładamy buty i pędzimy, żebyś się nie spóźniła na pierwszą godzinę lekcyjną. Nawet nie wiem, co masz na samym początku. Poczekaj. Chyba w łeb, tak mi się wydaje. Olivia pobiegła w łeb. Dzisiaj też masz jeszcze angielski, masz też religię, więc będzie się działo. Do tego będzie też edukacja wczesnoszkolna i widzę przez okno, że idzie Twoja koleżanka z klasy. No to spieszymy się, bo czas goni nas i widzimy się z Wami później. Oliwia już od dłuższego czasu jest w swojej szkole. Jestem strasznie ciekawa, jak jej dzisiaj idzie. Za pół godziny kończy zajęcia, więc muszę się pospieszyć. Teraz jestem pod Pepco. Jeszcze planuję jechać do Action. Jeżeli będzie coś ciekawego w tych sklepach, to oczywiście Wam to nagram i pokażę, jakie są ciekawe nowości. Co do tego czasu, kiedy Oliwia jest w szkole, to ja wtedy mam najwięcej rzeczy do zrobienia i staram się nadgonić wszystko, co jest możliwe, czyli pracuję, gotuję. Dzisiaj zrobiłam zupę ogórkową, bo właśnie na taką Oliwia miała ochotę, a oprócz tego upiekłam ciasteczka, ogarnęłam faktury, no i zostało mi trochę czasu, więc biegnę na mały shopping. Jesteśmy razem w komplecie. Odebrałam Oliwię ze szkoły, która jest troszkę smutna. Jak było dzisiaj? Źle. O nie, opowiesz mi wszystko zaraz, tak? To wiesz co, ściągnij plecak, rozbierz się, umyjemy ręce i pogadamy. Okej. Okay. To co, pogadamy? No to opowiadam. Dostałam jedynkę z WF-u. Jeszcze raz, czy ja dobrze to słyszałam? Dostałam jedynkę z WF-u. Jak można dostać jedynkę z WF-u? Przecież ty zawsze lubiłaś WF, co się stało? Próbowałaś coś zrobić pewnie, jakieś ćwiczenie i ci nie szło. I dlatego pani ci jedynkę wstawiła. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek miałam jedynkę z WF-u. Chyba nie. A do tego w pierwszej klasie dostać jedynkę? No co ty? No bo nie miałam stroju. Nie miałaś stroju? Serio nie wzięłaś stroju na WF? I od razu pani ci postawiła jedynkę za takie coś? Każdy mi stawia. Aha, ale to zapomniałaś go zapakować, czy o co chodzi? Zapomniałam spakować. I to ci się zdarzyło tylko jeden raz? No. Jesteś pewna? No. Ja zaraz... W sumie
To nawet 3 razy. 3 razy nie wzięłaś stroju na WF? Dobra, przyznaj się, zrobiłaś to celowo, bo nie chce ci się ćwiczyć. Nie. I udajesz po prostu, że zapomniałaś wziąć ten strój. Nie. To ja muszę zacząć cię chyba znowu pakować, bo przez cały wrzesień pakowałam ja ciebie. Czyli ci pakowałam wszystkie twoje zeszyty, potrzebne rzeczy, a od października powiedziałam, że ty masz to robić. I z czego się tak śmiejesz, Mycha, dostać 1 w pierwszej klasie i jeszcze ja bym rozumiała z matematyki, że nie wiem, że próbowałaś coś policzyć i nie wychodziło, ale z WF-u? Dziecko, masz karę na telefon, mój telefon, bo Oliwia nie ma swojego telefonu, a czasami pożyczasz mój. I masz karę i na telewizor i w ogóle na cały internet. Nie ma taryfy ulgowej. A wiesz co? No, słucham ciebie, To jest prank. Oż ty łobuzie, oż ty, ale mnie wkręciłaś, a ja ci w to uwierzyłam. Ogólnie to dzisiaj widziałam, że w dzienniku elektronicznym była 5 za angielski, ale tej 1 z WF-u to jeszcze nie widziałam, ale być może pani dopiero miałaby ją wpisać, więc uwierzyłam Oliwii w to, ale mnie sprankowała. No co za łobuz jeden. A co ty tutaj już przyniosłaś? I kurtkę trzeba tam powiesić w przedpokoju. Możesz. Dzisiaj je zrobiłam, tylko zobacz. Te ze 3 mi się spaliły. One były tak na górze, na blaszce ułożone. I mamy kwiatuszki, prezenciki. Jeszcze były serducha i gwiazdeczki. Aha, i tata zrobił dla ciebie surprise, bo tu zrobił taki napis. Mam nadzieję, że nie zjadłaś L. Zjadłam. Zjadłaś L? Ej, ja chciałam pokazać, że tu było love. No to już 2 literki Oliwia zjadła. Ale ty jesteś łasuch. Słuchaj, bo ty dopiero co przyszłaś. Może ty jesteś głodna. Mam dla ciebie zupę ogórkową. Więc mogę ci podgrzać. Jem. No, Oliwia kocha zupę. Wiedziałam, że zjesz. Pazurki? Kocie łapki. Kocie łapki. A, że masz tutaj na skórze namalowane koty. Już teraz ogarniam temat. Słuchaj, byłam w Pepco, byłam w Action, nie było nic ciekawego, nic takiego specjalnego, co by mogło nam się spodobać. Generalnie Halloween miesza się ze świętami Bożego Narodzenia. Tak to wygląda. Aha, nie no, kupiłam ci jedną rzecz. Za to, że tak się super uczysz, że masz same 5 i 6, to jak byłam w Action, to kupiłam ci takiego tego pluszaka naleśnika. Oby nie było powtórki, bo Oliwia już ma 2 takie. Musisz iść tam do kuchni i tam, gdzie woda leży. Oliwia ma na razie taką płaszczkę i ma takiego oto stworka. Nie wiem, to jest chyba hipopotam. Oliwia kocha te pluszaki. No to proszę, możesz sobie otworzyć. Generalnie polujemy na takiego różowego, który jest tutaj. Ja tego. A ty którego byś chciała? Taka kaczka. Ekstra fruki. Bo jest ich 6 do zebrania. Ja tak próbowałam w tym sklepie tam zobaczyć przez ten papierek, czy coś widać na nic. Nie widać. Tak można od dołu podejrzeć. No to ja nie wiem. Jak źle trafiłam, to trudno, po prostu dasz najwyżej komuś w prezencie. Nie! Ale to na co chciałam? Taki co chciałaś? Nie, to jest ten, ale... A to jest jakiś dziobak? Tutaj ma bardziej smutne oczy, a na żywo jest dużo ładniejszy. No to masz swojego nowego przyjaciela. To ja teraz idę do kuchni, zaraz ci podam obiad. Chodź tu jeszcze do mnie, przytulmy się. Już proszę mamy więcej tak nie prankować. A czy dzisiaj miałaś, kochana, próbę swoją do pasowania ucznia? A tak, na ślubowanie tak. Bo widzowie jeszcze tego nie wiedzą, ale w drugiej połowie października Oliwia będzie miała występ, tak? I będzie w końcu ślubowanie, czyli pasowanie na ucznia. Będzie się działo, będzie imprezka i podobno muszę upiec ciacho. Tylko jakie? Tak. Tak, także też będę brała w tym udział. Już się nie mogę doczekać twojego występu. Pokaż tacie pluszaka, a ja zaraz zobaczę, czy wszystko zjadłaś. Jeżeli chodzi o twoją śniadaniówkę, to powinna być chyba gdzieś tutaj. Uuu, ciężka. Chyba coś tutaj jednak jest. Jest ode mnie karteczka. Dzisiaj napisałam Oliwii: życzę ci, kochanie, udanego dzionka i bardzo dużo słonka, wiele radości i tylko samych przyjemności, mamcia. A tutaj ci z tyłu na takiego kotka namalowała. Ty się zawsze podpisujesz mamcia. Tak. No a jak mam się podpisywać? Mamucha. A kiedyś też ci
ci zrobię jakiegoś pranka, że do śniadaniówki włożę ci orzecha jednego i napiszę karteczkę smacznego. A i zobaczymy. Zostawiłaś knopersa, czyli widzę, że zjadłaś kanapkę. No, mały kawałeczek kanapki został i jedno jabłuszko, a całą resztę zjadłaś, to się bardzo, bardzo cieszę. Bo tak. Czy masz dzisiaj coś zadane? Dużo? Mało. No to ogarniemy to. Zapewne musisz coś napisać, bo teraz Oliwia ćwiczy, wiadomo, literki, cyferki. Teraz sobie odpocznij. Widzę, że ci ciastka bardzo smakują. Nie zjedz wszystkich, to ci jutro zapakuję do szkoły. To może się nawet podzielisz tymi ciastkami. Chociaż nie wiem, czy te ciastka dadzą radę do jutra jeszcze dotrwać. Najwyżej jutro dorobię, bo chciałam zrobić takie ciastka, ale w kształcie czach. Całą kolekcję pokazujesz, ja też pokazywałam widzom. Mi się to płaszczko podoba, jest piękne. Teraz Miśku, odpoczywaj. Okay. I potem bierzemy się za pracę i jeszcze później gdzieś pojedziemy, w jedno miejsce. Gdzie? Wszyscy widzowie zastanawiają się nad tym, gdzie są twoje okulary, bo na niektórych odcinkach Oliwia je ma, na niektórych nie ma. I to już tak trwa od długiego czasu, od prawie 2 tygodni. Czy ja mogę zdradzić tą tajemnicę, co się dzieje z tymi twoimi okularami i czy musisz je jeszcze nosić? Tak, Oliwia musi nosić okulary. Ale mieliśmy małą awarię z tymi okularami. Już nie chcę mówić, co się stało dokładnie. Mamy po prostu, wiecie, je do odbioru w końcu. Już myślę, że będzie ok. Troszeczkę się zniszczyły, były tam poprawiane, cudowane, wysyłane gdzieś tam do innej firmy, żeby ci od nowa zrobić szkła i już być może dzisiaj, późnym popołudniem będą, a jak nie, to jutro rano. Nareszcie będziesz coś widzieć. Nie no, śmieję się. Ogólnie widzisz, prawda? Bo Oliwia ma małą wadę, ale jednak te okulary trzeba nosić. No i ja widzę, że ty dalej zajadasz te ciastka, a w tle jest bałagan. No chyba trzeba to odwiesić nas. Mamy oczy wszystko widzą. Ja widzę wszystko. Bo chyba wszystkie mamy tak mają, co? Nie, nie wszystkie mamy tak mają. Tylko Bóg może tak. Kocham cię. Zapraszam do stołu. Tylko uważaj, bo jest bardzo gorące. I jednak okazało się po wyjęciu twoich książek z plecaka, że masz dużo więcej zadane niż powiedziałaś. I do tego jeszcze jest wierszyk. Musisz go umieć na pamięć. Więc mamy dzisiaj co robić. Po jedzonku zabieramy się za obowiązki, czyli musisz pokolorować to i wkleić do zeszytu od religii. No brawo, w ogóle to jest twój zeszyt od matematyki i na razie zrobiliście w nim bardzo mało, wyjątkowo mało. To jest do poprawy, rozumiem, to co jest podkreślone. Za to teraz. Tak, mam piąteczkę. Super, za to teraz musisz zrobić cyferkę i tutaj coś musisz z tej książki, tak, ogarnąć. Ale to musisz znać na pamięć, czy coś przeczytać. Tylko to. No to czytaj. Rynek bawi się z kolegami. Mama Tymka upiekła tort wesołej zabawy. I co, koniec? I zrobione? Piona. Akurat jeżeli chodzi o czytanie, to ty jesteś mistrzem. Więc o to się nie martwię w ogóle. Jak ci idzie? Skończyłam. Tak szybko? Zajęło ci to minutę. Ale ty ładnie piszesz. Ja to w ogóle jestem z ciebie dumna. Wiesz, że tak ci dobrze idzie. To teraz jest czas na co? Na zdjęcie jednego warkoczyka, ponieważ ostatnio tak robimy, to już chyba jest trzeci dzień pod rząd, że zdejmujemy jednego warkoczyka dziennie. Nie, wczoraj było 2. Wczoraj były 2 warkoczki, bo przedwczoraj nie było czasu na to, żeby zdjąć warkocza, bo tam gdzieś jeszcze musieliśmy pojechać, ale ogólnie stopniowo je ściągamy. Zostało ci na głowie ile tych warkoczyków? Chyba 7. I już niedługo pozbędziesz się ich na dobre. No to siadaj sobie wygodnie, rozczeszemy twoje włosy, bo już na pewno są poplątane. A może... Ja nie skończyłam. Cieszę się. A może, Myszku, 2 warkoczyki ściągniemy? Nie, jednego tylko. No to zaczynamy. Myślę, że ściągnę ci jakiegoś z tyłu. Tu przód jeszcze zostawimy. Odwołany włew. Dzisiaj miałaś odwołany włew. Aha, i nie tak jeszcze sprankowałaś z tym włewem. Nie dosyć, że był odwołany, to jeszcze powiedziałaś, że dostałaś 1. Rozczesujemy twoje piękne kudełki. Tutaj ci zrobiłam takie 2 dobierane po boku, ale niestety ich nie widać wśród tych wszystkich warkoczy. Patrzcie, jak mam fajny ołówek.
Ten ołówek to chyba dostałaś od jakiegoś widza. Albo nie. od Witki. Nie. Sama sobie kupiłaś? Przedszkolu dostawaliśmy. Okej. Okay. To ja jeszcze przy okazji przypomnę naszym widzom, że jeżeli byście mieli ochotę coś do nas wysłać, wystarczy tylko rysunek, kochani, albo tylko list, to tutaj na dole wklejamy Wam dane do naszego paczkomatu, tam gdzie numer telefonu wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail o nadanej paczce i taką paczkę rozpakujemy na odcinku. Miałaś warkoczy 17, teraz masz ich 7, to jak ściągniemy tego, to będzie 6. Czy ktoś w ogóle zauważył w Twojej szkole, że brakuje Ci warkoczyków? Nie. Nikt kompletnie? Ciach, ciach, ciach. Myślę, że będziemy szły od końca, wiecie? I najwięcej tu masz z tej strony, bo tutaj tylko 2 zostały. Myślisz, że dzisiaj zrobią Ci te okulary w końcu? Nie. Ja mam nadzieję, że tak. Ostatecznie i tak jeszcze dzisiaj musimy jechać na miasto, bo powiedziałaś, że potrzebujesz jedną rzecz. A ja potrzebuję marmoladę, bo planuję zrobić jeszcze takie inne ciasteczka. A nie wiem, czy mogę powiedzieć to, co Ty sobie dzisiaj chciałaś kupić? Możesz. Mogę. Różaniec. Oliwia powiedziała, że na religii już się modlicie na różańcu. Ja jestem w szoku. Ja myślałam, że dopiero jak będziesz szła do komunii, to że dopiero wtedy trzeba będzie kupić taki różaniec. No to pojedziemy, zobaczymy, czy jakiś wpadnie Ci w oko. Ewentualnie jeszcze można zamówić na przykład na Allegro albo na innej stronie, bo Ty pewnie byś chciała jakiś kolorowy. No, takie dla dziewczynki. No dla dziewczynki, no to pewnie coś z różem, z fioletem? Albo w ogóle cały kolorowy, bo Ty jesteś trochę mój taki kolorowy ptak. Tak jak te Twoje włoski. Już prawie rozplątałam. Tadam! I włoski wyglądają ja tak. A tu Twoje wyglądają tak. Śmiesznie, co? No i już tylko trzeba tu rozczesać. Pyk, pyk, pyk i gotowe. Zrobimy może kitkę. I będziesz gotowa. Jeszcze pokażę Wam tak na szybko z bliska, jak to wygląda. W tym miejscu był ten warkoczyk i teraz te włosy są takie pofalowane. Jedziemy teraz odebrać Oliwii okulary. W końcu zadzwonił pan z optyka i powiedział, że są gotowe. Mam nadzieję, że już teraz wszystko z nimi będzie dobrze. Tam z tyłu widzicie Olijankę i pokażę Wam, jaka jest nieładna pogoda. Tak się rozpadało. Tak, jest brzydko, niedobrze, ponieważ Oliwia chciała pojechać na grzyby do lasu. No i nie wyjdzie nam dzisiaj ten spacer. Za to pojedziemy w jakiś inny dzień. Na te grzyby. Powiesz coś? A czemu nic nie powiesz? Bo się skupiam na jeździe. Dzień dobry. O, pan już nawet na nas czeka. Gdzie się pani jest? No nareszcie masz te okulary swoje. Super. Jesteśmy z powrotem w samochodzie, tato. I jakie wrażenia? No super, w końcu. Córka ma w końcu okulary. Czy jedziemy teraz gdzieś coś zjeść? No. Naprawdę? No. Zabierasz nas gdzieś? Tak, a gdzieś na dobrą kolację? Gdzie? Dokąd jedziemy? Głodna jestem. Nie wiem. Głodna jestem. Tego odcinka pozdrowimy naszych kochanych widzów i myślę, że to będzie aż 15 osób. Cześć myszka! Ale się najadłam strasznie. No to teraz czas poćwiczyć. Nie, ja nie mam sił, ja bym teraz poleżała albo bym się napiła gorącej herbaty. O, tak bym chciała. Uważaj na swoje okulary. Pozdrawiam. Ja. Co się stało? Mała gaga się zrobiła. Mała ranka, bo kto się wygłupiał z tatą? No kto? Nie. My tylko robiliśmy grę w łapki, czyli... No wiem. W tą stronę? Czy w tą stronę? A, troszeczkę dostałam. Oła! Ej, czemu tak mocno? Trzeba delikatnie takie rzeczy robić. Wiesz, nie. Pozdrawiamy Sabinę Stelmaszczyk. Buziaki, kochana, lecą do Ciebie. Pozdrawiamy kogoś, kto napisał z konta Marcin Bry A 3256.
Buziaki lecą do Patrycji Radeckiej, która napisała skąd? Aleksandra Ruskowska. Buziaki. Pozdrawiamy Malwinę Markiewicz 8289. Buziaki lecą do Maja i Oskar Gaming. Buziaki wysyłamy do Amerka Patynek. Pozdrawiamy Maję Gebolys, która ma już 3 produkciaki. Buziaki ci, kochana, wysyłamy. Pozdrawiamy Violettę Będzikowską 8404, która jest nowa na naszym kanale i twierdzi, że nasze filmy są fajne, za co ci serdecznie dziękujemy. I buziaki do ciebie również lecą. Pozdrawiamy Spokoziom 1051. Bardzo fajna nazwa konta. Pozdrawiamy Zuza i Emi, siostry Roblox. Buziaki lecą do was, dziewczyny. Pozdrawiamy Anię, która napisała z konta Rafał Stankiewicz, myślnik F5M. Buziaki lecą do Martyny Kozubal 7904. Pozdrawiamy Hichanusia, myślnik H5O. Buziaki wysyłamy do Hania Koniara Koniarka. I to jest koleżanka Oliwii. Dziewczyny mieszkają blisko siebie. Właśnie pozdrawiam Hanię, twoją koleżankę, która ma teraz niestety złamaną rękę. Życzymy ci, Haniu, szybkiego powrotu do zdrowia. Buziaki ci wysyłamy. Pozdrawiamy Natalię Miedzińską 9077. I to już była 15 osoba. Więc teraz, kochani, zrzucam wszystko na laptopa, wszystko, co dzisiaj nagrałyśmy. Przerabiam dla was ten odcinek, żebyście mieli co oglądać jutro. Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i że dostaliście dzisiaj same dobre oceny, a nie jedynki. Zostawiajcie nam łapeczki w górę, subskrypcję, dzwoneczek, no i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa, całusy 102!